Witam wszystkich w nowym roku. Jak nowy rok, to u mnie zawsze Pstrągi. W tym roku wybrałem się na Pstrągi dopiero 2 stycznia. Był to bardzo, bardzo ciężki dzień, strasznie wiało, śnieg padał. No ciężko było nawet dokładnie zarzucić, ale jakieś tam rybki padły, więc jestem bardzo zadowolony nawet z tamtego wypadu. Dziś zupełnie inaczej, spokojniej, nie wieje tak, mogę spokojnie obławiać swoje miejscówki. Łowię wędeczką Dump Perch Special. To jest wędka 1,90 m, 2,8 g ciężar wyrzutowy. Fajnie się pod rybką ugina, dość szybka wędka. A na co łowię? Postanowiłem pobawić się z hakami offsetowymi, ponieważ jest to miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo dużo zaczepów, a chciałem łapać w miejscach, gdzie zwykle wędkarze je omijają z powodu zaczepów. Tak po prostu postanowiłem, że będę obławiał właśnie miejsca, które są trudno dostępne i ryby są niepokute. Idealnie do tego mi się sprawdziła właśnie tamta, ponieważ ona ma tutaj takie żebrowane swoją budowę i haczyk jest idealnie w środku, a jak pstrąg uderza, to nie ma problemu i się zahacza. Łowię na czeburaszce z małą agraweczką, czeburaszka 3 gramy ołowiana. Mam założoną żyłeczkę 0,18, myślałem o 0,20, ale jednak zdecydowałem się na 0,18, ponieważ zależało mi na odległości rzutów, ponieważ tutaj nie można jakiegoś większego zamachu wziąć i tak naprawdę spod siebie cały czas wyrzucam i mniejsza średnica pozwala mi troszeczkę dalej jednak i zarzucić. No co jeszcze tutaj próbuję łowić? O, tu mamy jeden zestaw przynęt. I właśnie, o, jeszcze tu są flity. W innym pudełeczku mamy również jaskółki. O, a tutaj woblerki, parę blaszek. Starałem się nie brać jak najwięcej, ponieważ człowiek nabierze zawsze tych przynęt, a tylko nosi kilogramy, a jednak troszeczkę kilometrów się robi. No dzisiaj miałem dwa fajne brania. Jedna rybka już naprawdę fajna. Zobaczycie te ryby na filmie. Oczywiście jak człowiek wyłącza kamerę, to wtedy ryba bierze. Trudno. Mam nadzieję, że jeszcze coś się uwiesi i fajnego wam pokażę. Thank you.
chodź tu, chodź tu. Wypuszczamy koleżkę. Jeszcze jeden. Taki kalaluszek mały. Ale waleczny. Niech rośnie sobie. Dziochy.
w krzakole. Chudziak, ale fajnie uderzył, fajna walka, cieszy, cieszy. Fajnie powalczyła, godny przeciwnik z krzaków. O. Okay. Super. Ja już będę powoli kończył wędkowanie, wypad bardzo, bardzo udany, dwie naprawdę fajne rybki. Dwie mniejsze, parę delikatnych dotknięć. Ostatni pstrąg na taką kombinowaną przynętę, ponieważ uznałem, że haki, które mam, są za duże. Dlatego kawałek starej przynęty dałem na początek i przynęta się wydłużyła i można spokojnie sobie łapać. Dlatego nie warto czasami wyrzucać zwłaszcza takich mięciutkich przynęt, bo mogą posłużyć, jak nie teraz, to kiedyś, na przykład na jakiś białoryb. W opisie do filmu podam wszystko, czego używałem dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie zobaczy, jakie haczyki, co i jak. A Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam!